To jest postać, która muzycznie, wizerunkowo, też jeśli chodzi o kreację, o twórczość, czy sam proces twórczy, zrobiła na przestrzeni ostatnich prawie 50 lat rzecz niebywałą. Znaczy, on się przeobrażał i nie dlatego, że świat się przeobrażał, w związku z tym on musiał być jakiś. To było dokładnie odwrotnie. On się przeobrażał, a świat trochę przeobrażał się tak jak on. W związku z tym to raz, a dwa, że jeszcze w tym całym procesie, w tym całym tyglu, w fermencie artystycznym powstawały rzeczy, których nikt nie wytrze z historii muzyki, kultury światowej. Powstawały płyty bardzo ważne, które gdzieś opisywały niełatwy świat, które nawet opisywały niełatwą Polskę we fragmentach. Ale płyty bardzo ważne. Popkulturowe, rockowe, glam rockowe, jakiekolwiek, eksperymentalne. On to po prostu zrobił. Ja myślę, że parafrazując słynny mem z internetu sprzed chyba roku albo dwóch lat, gdzie było jego zdjęcie i ktoś napisał: warto pytać Davida, bo wie. To była taka parafraza jego nazwiska. Rzeczywiście to był jeden z tych facetów, z tych artystów, kreatorów, którzy wiedzieli. My nie wiemy, co dokładnie. On wiedział, co. I to zrobił. Wiedział, że jest chory. Musiał o tym wiedzieć. Wiedział, że odejdzie. Myślę, że wydanie tej płyty w takim, a nie innym czasie, w dniu jego urodzin, a w związku z tym, że zbliżał się nieuchronny koniec, to też jest jakaś kreacja. To jest zaznaczenie siebie w bardzo kreatywnym punkcie, świetle, w tym świecie. Że on jakby pożegnał się z tą rzeczywistością tutaj w sposób artystyczny. Ostatnie słowa na płycie brzmią: I'm dying too. Pisane to jest ortograficznie TO, czyli można by to było przetłumaczyć: chcę, bardzo chcę. A z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę grę słów, znaczy to: ja też umieram. Gdzieś bardzo głęboko wierzyłem w to, że po The Next Day, poprzedniej płycie, i po Black Star będzie trzecia część tej trylogii cichej Bowiego, kiedy on już nie koncertował, nie udzielał wywiadów, nie pokazywał się publicznie, że on jeszcze coś doda, jeszcze coś skomentuje, jeszcze iluś tam nas zaśpiewa, czy opisze, czy zagra. Nie zagra. I to jest, to proszę mi wierzyć, no osobiście to dla mnie, nawet jeśli dzisiaj słucham sobie tych prostych piosenek, przebojów, tak jak w domu, włączyłem sobie Absolute Beginners i tam są takie słowa: I absolutely love you. Yes, I do.